Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jaki wspólny mianownik ma fizyczne złoto i Bitcoin? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak nowoczesna technologia, jakim jest blockchain, wkroczyła do klasycznego świata finansów. To jest BK World, ja mam imię Bartosz, zapraszam serdecznie do oglądania. Fizyczne złoto, jak i kryptowaluty, a mam tutaj przede wszystkim na myśli Bitcoina, mają kilka wspólnych cech, które wyróżnia te aktywa spośród wszystkich innych, jakie są aktualnie dostępne na rynku. Przede wszystkim mam tutaj na myśli ograniczoną podaż obu aktywów, tak? W przypadku Bitcoina, jeśli dobrze tutaj się orientujecie już w świecie kryptowalut, to ta podaż jest ograniczona dzięki kontraktowi, na którym zbudowany właśnie jest Bitcoin. Mam tutaj na myśli ograniczona podaż do 21 milionów. Aktualnie w cyrkulacji mamy blisko 19 milionów Bitcoina dostępnego, w cudzysłowie dostępnego na rynku, bo oczywiście większość tego waloru jest przetrzymywana przez hodlerów, ale nie o tym mowa. W przypadku podaży złota, to oczywiście tutaj mam na myśli zasoby kruszcu na naszej planecie, tak? Oczywiście rozwój nowych technologii pozwala cały czas gdzieś jeszcze znajdywać nowe złoża kruszcu, ale tak czy inaczej przyjęte jest, że na Ziemi mamy ograniczoną podaż złota i z tego tytułu mamy wspólną kolejną cechę. Mam tutaj na myśli przede wszystkim, że i złoto, i przez niektórych inwestorów również Bitcoin traktowany jest właśnie jako safe haven, tak? Czyli taką bezpieczną przystań na czas kryzysów gospodarczych, ekonomicznych na świecie. Przez wiele lat właśnie złoto było uważane, że w przypadku, kiedy mamy globalne kryzysy na świecie, geopolityczne, gospodarcze, ekonomiczne, to tutaj złoto jest tym aktywem, które zawsze jest wyborem pierwszym, aby zabezpieczyć swoje finanse, swoje oszczędności właśnie w postaci fizycznego złota, ponieważ poprzez ograniczoną podaż i dostępność tego kruszcu na świecie przenoszone była właśnie wartość w czasie, a wartość tego złota przez również ograniczoną podaż rosła jego wycena w czasie. I podobnie właśnie jest z Bitcoinem, przez to, że mamy ograniczoną ilość i coraz więcej osób jest zainteresowanych w ogóle posiadaniem Bitcoina w swoim portfolio, jeżeli chodzi o dywersyfikację swoich zasobów finansowych. Z tego tytułu również właśnie Bitcoin w pewnym momencie zaczął również być postrzegany jako właśnie bezpieczna przystań na czas właśnie kryzysów, jak i również w długim terminie jest to walor, który zyskuje na wartości. Bitcoin istnieje od 12 lat i na przestrzeni tych 12 lat dokładnie widzimy, pomimo oczywiście dużej zmienności tego waloru, potrafi ten walor zmieniać się 10-20% w ciągu dnia, tygodnia. Nie tak dawno mieliśmy ATH na Bitcoinie na poziomie 64 tysięcy. Z kolei teraz, jak dobrze wiecie, mamy w okolicach 39 tysięcy dolarów za sztukę, więc ta jego zmienność jest dosyć płynna, co nie do końca też pasuje wszystkim inwestorom, ale przez już spore grono właśnie inwestorów jest właśnie Bitcoin postrzegany jako taka bezpieczna przystań i im Bitcoin dłużej jest na rynku, tym ta zmienność i ta dojrzałość tego waloru oczywiście jest coraz większa. Ale wróćmy do sedna sprawy. Nowa technologia, jakim właśnie jest technologia blockchain, pozwoliła również przenieść, w cudzysłowie oczywiście przenieść złoto do świata cyfrowego, do świata właśnie blockchainu. Nie tak dawno, bo w 2019 roku, jeśli dobrze pamiętam, firma Paxos właśnie stworzyła cyfrowy odpowiednik fizycznego złota. Dlaczego o tym mówię, że fizycznego złota? Ponieważ kupując token Pax Gold, którego emitentem właśnie jest firma Paxos, to te środki, które przeznaczycie na zakup cyfrowego złota w postaci właśnie tokenu Pax Gold, który jest wyemitowany w oparciu o smart kontrakt na blockchainie Ethereum, to firma Paxos jest zobowiązana właśnie do kupienia fizycznego złota z rynku klasycznego i umieszczenia tego złota w bezpiecznym skarbcu, który właśnie jest w posiadaniu firma Paxos. I aby to wszystko uwiarygodnić, aby to nie okazało się, że jest to jedna piękna wydmuszka, że jest to tylko
jedna wielka gra tutaj firmy Paxos, to musicie wiedzieć, że firma Paxos tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki klasyczny rynek, to jest tutaj regulowana przede wszystkim przez New York Department of Financial Services. Jest to jedna z organizacji, która jest tutaj kluczowym właśnie organem, który sprawuje nadzór nad tego typu właśnie firmami, instytucjami, które oferują tego typu produkty. Dwa, przez niezależną firmę zewnętrzną. Paxos jest co miesiąc tak naprawdę audytowany i zasoby umieszczonego właśnie złota w skarbcu firmy Paxos jest właśnie audytowane, czyli za każdym razem co miesiąc jest to sprawdzane, czy ilość fizycznego złota, który został zakupiony dzięki właśnie pieniądzom, które zostały umieszczone w cyfrowym złocie w postaci tokenu Pax Gold, jest tutaj znak równości. I to są takie dwa czynniki, które w szeregu kilku jeszcze innych tokenów, które właśnie oferują, tak jak podobnie tutaj Pax Gold, możliwość zakupu cyfrowego złota na blockchainie, tak tylko właśnie firma Paxos oferuje tak dobrze zabezpieczony i tak dobrze zarządzany projekt, jakim właśnie jest token Pax Gold. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę chciałem Wam pokazać, jak swoje własne środki przenieść za pomocą właśnie blockchaina, za pomocą właśnie technologii, która pozwala Wam umieścić Wasze środki fiducjarne w cyfrowym złocie. Dlaczego cyfrowe złoto, można by zapytać, a nie fizyczny kruszec, tak jak widzieliście we wstępie, który właśnie trzymałem w swojej dłoni. Kilka powodów oczywiście jest tutaj bardzo kluczowych, między innymi szybkość i łatwość transakcji. Oczywiście takie fizyczne złoto, jak tutaj właśnie Wam pokazałem, spokojnie można iść do mennicy, czy też można iść do jakiegoś dealera, który handluje złotem. Tak, mamy tutaj dosyć spory i duży wybór, jeżeli chodzi o ofertę tego typu firm, między innymi czy to Mennica Polska, czy też inne prywatne mennice oferują właśnie sprzedaż fizycznego złota w postaci sztabek, czy też monet, które są czystym złotem w próbie 999, tak? Ja sam oczywiście tutaj nie zalecam nikomu, aby kupował jeden czy drugi produkt. Oczywiście tutaj każdy z Was musi własną lekcję odrobić. Pokazuję tylko Wam, jakie są tutaj możliwości, jakie to są opcje. Ja w swojej przygodzie z inwestowaniem od wielu, wielu lat również na mojej drodze to fizyczne złoto się pojawiło i faktycznie, jeżeli chodzi o dywersyfikację swojego kapitału inwestycyjnego, również od wielu, wielu lat, tak naprawdę od narodzin moich dzieci tutaj, to fizyczne złoto jest w moim portfelu. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli chodzi o zakup cyfrowego złota, to przede wszystkim, tak jak powiedziałem, szybkość i łatwość zakupu. Wystarczy mieć na dzień dzisiejszy konto na przykład na giełdzie Kraken czy giełdzie Binance i dokonać zakupu właśnie takiego cyfrowego złota na przykład za Bitcoina, czy też na przykład za cyfrowego dolara w formie USDT. Oczywiście tutaj Bitcoin raczej bym nie zamieniał na cyfrowe złoto, ale jeżeli już przenieśliście środki fiducjarne na przykład do cyfrowego dolara, to jak najbardziej jestem tutaj za tym, aby te cyfrowe dolary właśnie, choćby ze względu na inflację, przenieść właśnie do formie cyfrowego złota, czyli Pax Gold, tokenu Pax Gold. Oczywiście, jeżeli chodzi o zakup tokenu Pax Gold, to tutaj musicie wiedzieć jedną rzecz. Na pewno tutaj ta płynność, ilość dostępnych środków na giełdach kryptowalut jest dosyć mocno ograniczona. Wynika to z tego, że token cyfrowego złota nie jest jeszcze tak bardzo popularny, jak na przykład rynek fizycznego złota, tak? Oczywiście są to tak duże dysproporcje, że tutaj musicie zwrócić uwagę, że tak naprawdę jest tylko kilka miejsc, czyli Uniswap, Kraken i Binance, które oferują właśnie możliwość zakupu właśnie Pax Gold, co nie zmienia faktu, że również zmienność ceny, ponieważ musicie wiedzieć, że token Pax Gold jest tutaj skorelowany z fizyczną ceną złota 1:1, jeżeli chodzi o aktualną wycenę. I tutaj nie spodziewajcie się, że w ciągu najbliższego miesiąca czy tygodnia nagle Wasza wycena tego tokena wzrośnie o nie wiadomo ile procent, ponieważ ona odzwierciedla tak naprawdę realną cenę kruszcu na rynku, a jak dobrze wiecie, czy też dopiero teraz się dowiadujecie,
Rynek fizycznego złota oczywiście jest dosyć mocno, nie chcę użyć słowa zmanipulowany, ale dobrze wiecie, że tutaj wchodzą w grę gigantyczne pieniądze i bardzo, jest to rynek bardzo mocno spekulacyjny, jeżeli chodzi o wyceny. Oczywiście w perspektywie wielu lat, dekady, dwóch, wskaźnik wyceny złota w stosunku na przykład do dolara, widzimy cały czas tutaj trend w długim terminie wzrostowy, tak? Jeśli dobrze pamiętam, że plus minus rok 2010-2011 mamy tam, jesteśmy po kryzysie, świat próbuje się ogarnąć właśnie z tamtego kryzysu ze względu na bańkę na nieruchomościach. Mamy wtedy cenę dochodzącą do 1800 dolarów na uncji złota, po czym mamy znowu przychodzi hossa na rynki kapitałowe i mamy odwrót od złota, gdzie to złota potrafiło nawet spaść do 1200 dolarów i na przykład w okolicach roku 2012-13 spokojnie można było właśnie w tym przedziale plus minus 1200-1300 dolarów kupić właśnie to złoto. Odnośnie jeszcze tokenu właśnie Pax Gold, to musicie wiedzieć, że jeden token odpowiada jednej uncji fizycznego złota, które jest umieszczone właśnie w skarbcu, czyli 31,1 gram, to jest równowartość właśnie, to jest znak równości jednej uncji w przeliczeniu na gramy. Jeżeli chodzi o aktualną wycenę fizycznego złota, to tutaj jak sobie popatrzymy na investing.com, to w tym momencie złoto jest wycenione na 1796 dolarów. Z kolei mogą być małe różnice w stosunku do właśnie cyfrowego złota, choćby ze względu właśnie na to, że płynność cyfrowego złota jeszcze nie jest na tyle duża, aby tak bardzo, tak blisko też te wyceny fizycznego złota z rynku klasycznego i cyfrowego złota były skorelowane, ale jest to bardzo mocno zbliżone i tak jak widzicie w tym momencie mamy 1796 dolarów za uncję, a w przypadku tutaj kryptowaluty tokenu Pax Gold, czyli fizycznemu, cyfrowemu odpowiednikowi fizycznego złota, już sobie sprawdzimy szybko, Pax Gold, handluj, będziemy tutaj kupowali dzisiaj Pax Gold za cyfrowego dolara. I tak jak widzicie, oferty aktualnie są wystawione w okolicach 1804 dolarów, czyli mamy tutaj różnicę około 9-10 dolarów na każdej uncji. Jeżeli chodzi również o inne zalety, jeżeli mówimy o cyfrowym złocie, to musicie pamiętać, że w przypadku zakupu na przykład fizycznego złota, ale za pośrednictwem na przykład brokera, to tutaj macie też dodatkowe opłaty, dodatkowe koszty prowadzenia na przykład rachunku u brokera. Jeżeli zakupujecie na przykład ETF na złoto, to również tutaj zakup ETF-u i sprzedaży tego ETF-u będzie też obarczone kosztem zakupu i sprzedaży. W przypadku zakupu cyfrowego złota w postaci właśnie Pax Gold takiej dodatkowej opłaty nie ma. W przypadku brokera oczywiście również jeżeli będziecie kupowali ekspozycję na przykład na kontrakt na złoto, to tam również będziecie musieli ponosić dodatkowe opłaty za zakup i zbycie tego kontraktu. Więc to jest kolejny atut, żeby również zastanowić się właśnie nad możliwością inwestowania w cyfrowe złoto w tokenie właśnie Pax Gold. Oczywiście nie można zapomnieć tutaj też o ideologii, tak? Mam tutaj na myśli, jeżeli kupujecie jakiś ETF, czy też jakiś kontrakt u brokera na złoto, no to musicie pamiętać, że swoje środki przenosicie właśnie do trzeciej strony, tak, zaufania, czyli musicie komuś zaufać, że przeniesione właśnie wasze pieniądze do brokera, oddajecie we władanie tych pieniędzy właśnie tej instytucji. W przypadku, jak to jest w świecie kryptowalut, w przypadku zakupu Bitcoina i przeniesienia właśnie go poza giełdę na swój własny portfel, to tak naprawdę wy jedynie macie dostęp właśnie do tych swoich środków, w tym wypadku do cyfrowego złota Pax Gold i tylko wasz portfel ma dostęp właśnie do tych środków umieszczonych na blockchainie. Ale okej, nie przedłużając, pokażę wam tutaj właśnie za pośrednictwem platformy Binance i za pomocą właśnie portfela sprzętowego Ledger
Jeśli dobrze pamiętacie, kilka miesięcy temu zrobiłem specjalnie dla Was właśnie odcinek na temat portfela sprzętowego Ledger Nano S. I dzisiaj również wykorzystam właśnie ten portfel, aby środki, które za chwilę zakupię na platformie Binance, zostaną właśnie przeniesione na ten portfel sprzętowy. Musicie wiedzieć jedną rzecz, o której już wspomniałem, ale może Wam umknęła. Pax Gold jest emitowany na blockchainie Ethereum, w oparciu o blockchain Ethereum, więc właśnie taki portfel sprzętowy pozwoli nam właśnie przetrzymywać token ERC20, jakim właśnie jest Pax Gold, na tego typu portfelu sprzętowym, jak i oczywiście na portfelach software'owych, które również oferują nam przetrzymywanie cyfrowych odpowiedników w formacie ERC20 na swoich portfelach. Ale okej, nie przedłużając, nie pozostaje nic innego, jak po pierwsze zakupić właśnie aktywo, jakim jest Pax Gold, za pośrednictwem właśnie tutaj platformy. Ja w tym momencie w formie testu mam tutaj, jeśli dobrze widzę, ile tutaj jest, tak, 103 dolary cyfrowe, więc to nie będzie jakaś gigantyczna ilość zakupu tego cyfrowego dolara. W przeliczeniu pewnie to będzie z 1,5 grama. Może troszkę więcej, musiałbym to dokładnie przeliczyć, jeżeli chodzi o stosunek wyrażony właśnie w gramach, no bo na pewno nie będzie to zakup jednej uncji w tym wypadku. Tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj jedna uncja cyfrowego złota Pax Gold kosztuje 1800 w tym momencie dolarów. Ja w długim terminie oczywiście, ze względu choćby na obecną sytuację gospodarczą, covidową, jestem tutaj zwolennikiem, że ta cena złota oczywiście w długim terminie będzie dalej rosła. Jak będzie, oczywiście czas pokaże, ale pamiętajcie, to nie jest żadna rekomendacja. Ja tutaj swoje własne lekcje odrabiam, jeżeli chodzi o dywersyfikację swoich własnych środków, mojej rodziny środków, tak? I staram się tutaj dywersyfikować środki. Sami musicie doczytać, sprawdzić, bo nigdy nie bierzcie za pewnik tego, co usłyszycie od innych osób. Oczywiście ja tutaj, prezentując Wam te formy, musicie pamiętać jedną też, że ja to wszystko sam też doświadczam, testuję i sprawdzam również na sobie. Ale okej, nie przedłużając. Na pewno jesteście mocno już zaznajomieni z platformą Binance. Wystarczy tutaj sobie wybrać pierwszą najtańszą opcję od osoby, która sprzedać chce mi te środki. Ja chcę kupić za wszystko, jeżeli chodzi o mój stan. Czyli jak tak widzicie, zakupię niecałe 600 jednego tokena Pax Gold. Kupuję i już moje zlecenie zostało wypełnione. Więc wystarczy przejść do portfela Spot i tutaj w moim portfelu Spot już powinny się pojawić właśnie te środki. Tak jest, tak jak widzicie, równowartość około 400 zł, jeżeli chodzi o ten aktualny zakup. I aby tutaj przenieść te środki właśnie na mój portfel sprzętowy, musimy połączyć się z aplikacją Ledger Live. Za chwilę tutaj przejdę do mojego konta, ale w pierwszej kolejności muszę połączyć się właśnie z moim portfelem sprzętowym. Tak jak powiedziałem wcześniej, kilka miesięcy temu przygotowałem właśnie dla Was odcinek, jak skonfigurować taki portfel, jak go obsługiwać. Zostawię Wam tutaj gdzieś w górnym rogu link do tego filmu. Jeśli będziecie chcieli wrócić, to serdecznie zapraszam, ponieważ oczywiście konfiguracja i zabezpieczenie SIDA, zabezpieczenie kluczy prywatnych do portfela sprzętowego, jak i każdego innego portfela, jest tutaj kluczowym elementem zabezpieczenia swoich własnych środków w postaci cyfrowych walut i kryptowalut, tak? Ok, ja tutaj jestem już sparowany, jeżeli chodzi o mój portfel sprzętowy, z aplikacją. I tak jak widzicie, w tym momencie na tej platformie mam dwa konta. Mam tutaj na myśli konto Bitcoina i konto Ethereum. I za chwilę przejdziemy właśnie do konta Ethereum i dodamy sobie właśnie token Pax Gold, ponieważ właśnie również Ledger Live umożliwia właśnie dodawanie również tokenów ERC20. Ok, i tak jak tutaj widzicie, przeszedłem już właśnie do swojego konta Ethereum 1. Z prawej strony niebieski przycisk, dodaj token. Jest to bardzo proste. Chyba nigdy prostsze to nie było, jeżeli chodzi o dodawanie tokenów. Szukamy Pax Gold. Jest tutaj, dodajemy. Urządzenie na pewno zapyta mnie o weryfikację. Tak jest, chcę dodać. Po
poczekamy jeszcze na synchronizację. Tak jak widzicie, wyświetlił się tutaj oczywiście adres publiczny mojego portfela w oparciu o blockchain Ethereum i ten sam adres portfela właśnie będzie wykorzystany, aby przesłać z giełdy Binance na mój portfel sprzętowy właśnie środki w postaci Pax Gold. Oczywiście warto sprawdzić, czy ten sam adres tutaj na wyświetlaczu, jeżeli chodzi o portfel sprzętowy, jest tym samym adresem, który widnieje tutaj na ekranie. 73B końcówka, tak wszystko się zgadza. Oczywiście sobie tutaj skopiuję ten adres, aby łatwo go przekleić za chwilę do platformy Binance. Jest approved. Tak jest, wszystko się zgadza. Zatwierdzam. I za chwilę tutaj przeniosę środki właśnie z platformy Binance na mój portfel. Przed chwilą dokonałem właśnie zakupu Pax Gold. Trafiło na mój portfel właśnie tutaj na platformie Binance prawie 600 tokenu Pax Gold. Wystarczy teraz przejść do zakładki wypłata. Naciskamy ten przycisk, wkleić tutaj adres, który skopiowałem przed chwilą również za pomocą Ledger Live. Na ten portfel za chwilę tutaj środki zostaną przesłane. Co ważne, tak jak tutaj widzicie, minimalna kwota do wypłaty to jest 18 tysięcznych Pax Gold. Ja oczywiście chcę przesłać całość. I tutaj, jeżeli chodzi o opłatę, to tak jak widzicie, 9 tysięcznych Pax Gold będzie pobranych z mojego portfela jako fee za przesył tej transakcji. Wystarczy nacisnąć za chwilę wypłata i te środki zostaną przesłane właśnie na mój portfel Ledger Live. Naciskamy Continue i oczywiście tutaj w tym momencie za chwilę muszę przejść do swojego maila i podać kod, jak i oczywiście Google Authenticator. Zawsze tutaj dbam o swoje bezpieczeństwo, aby ta podwójna weryfikacja, autoryzacja odbywała się za każdym razem, każdą transakcję, którą dokonuję. I również tutaj rekomenduję każdemu z Was, aby swoje środki zabezpieczać tak bardzo, jak tylko to się da. Skamów nie brakuje, wyłudzeń nie brakuje, więc tutaj zawsze warto zabezpieczyć swoje środki najbardziej to, jak to jest możliwe. Ja za chwilę przychodzę do swojego maila i przesyłam środki na portfel Ledger. Skopiowałem już sobie właśnie kod z mojego maila. Podaję kod weryfikacyjny do Binance, Google Authenticator. Wyślij. I żądanie wypłaty zostało już złożone. Wystarczy teraz tylko poczekać, aż ta transakcja zostanie zatwierdzona właśnie w blockchainie Ethereum i te środki powinny się za jakiś czas pojawić właśnie na moim portfelu. Wystarczy nacisnąć zakończ. Możecie się spokojnie tutaj wylogować, jeżeli chodzi o tą transakcję. Oczywiście możecie tutaj sobie podejrzeć tą transakcję w blockchainie Ethereum. Tak jak tutaj widzicie, czekamy właśnie, co tutaj za adres się wyświetlił. Ok, tutaj faktycznie jest transakcja przesłanych środków Ethereum, ale za chwilę tutaj powinna również pojawić się, jak tylko górnicy zatwierdzą tą transakcję, to ta transakcja pojawi właśnie się tutaj na blockchainie Ethereum, a środki będą już zaksięgowane na portfelu Ledger. Oczywiście potrwa to chwilę. Jeśli tutaj macie cierpliwość, to za chwilę do Was właśnie wracam z tą kwotą. Powiem szczerze, nie trwało to chyba dłużej niż minutę. Transakcja właśnie już jest tutaj w blockchainie widoczna, wszystko zatwierdzone, a środki dotarły po dosłownie nawet nie minucie na mój portfel sprzętowy. Jeżeli spojrzymy sobie teraz właśnie na moje portfolio, jeżeli chodzi o ten portfel sprzętowy, którego tutaj używam do celów edukacyjnych, to proszę zobaczcie, już te środki Pax Gold trafiły właśnie na portfel sprzętowy. Ok, jeśli macie jakieś pytania odnośnie właśnie cyfrowego złota w postaci tokenu Pax Gold, serdecznie zapraszam do zadawania pytań, do postawienia komentarzy tutaj pod odcinkiem w komentarzach. Jeśli odcinek Wam się podobał, serdecznie zapraszam do postawienia kciuku w górę. Subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć.